Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, tutaj Xizer i was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, moi drodzy. Dzisiaj Ghostface i kolejny build na generatory, moi drodzy. Z czym dzisiaj? Zrobię sobie taki śmieszny właśnie tydzień, że dzisiaj jest środa, to jeszcze czwartek, piątek, jakieś geny takie, buildy sobie pozrobimy, także będzie ciekawie. Więc tak, rezonans bólu, czyli to co ostatnio na jędrku, wieszamy na hak, surwa, biały, gen wybucha, traci 15% progresu. Czuwak. Czyli gdy powiesimy surwa, to jak surw po prostu odejdzie od generatora, to blokuje się na 30 sekund. Dreszczyk emocji, że jak podniesiemy surwa, to generatory blokują się na 16 sekund. I skażona interwencja, która powoduje to, że na początku gierki przez 2 minuty geny są 3 zablokowane. Plus zagramy sobie z addonem, który skraca czas potrzebny na wykrycie ocalowego o 20%. Jest mega OP, a to jest szary addon. A drugi addon jest, że... 2 sekundy surwy chyba potrzebują więcej na wykrycie mnie, także jeżeli chodzi o Ghostface'a, addony żółte i szare są naprawdę lepsze czasami niż pieprzone jakieś różowe albo fioletowe, także naprawdę Ghostface'em z szarymi i żółtymi addonami śmiało można grać. Jeżeli oczywiście odcinek się wam spodoba, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę i zostawić subskrypcji na kanale, jeżeli interesuje was content z DBD. No i co, jeszcze bez kamerki. W następnym tygodniu właśnie będą moje odcinki z kamerką, właśnie jak w sobotę sobie ponagrywam jakieś materiały. Bo teraz mówię, ja to nagrywam w sobotę, wy to macie w tygodniu, bo ja teraz mam dwójki, także kiedy wy to oglądacie, ja jestem w pracy i zapierdzielam w tym momencie, także możecie życzyć mi powodzenia. No i co. Zobaczymy, jak tutaj gierka wyjdzie. Jeżeli nie zapoznaliście się z ostatnią gierką, jeżeli chodzi o Leatherface'a i ten build, co miałem, możecie śmiało sobie oglądać, bo ponieważ gierka była naprawdę całkiem fajna, ale ta maska jest zajebista. Ten strój do Ghostface'a jest super. Naprawdę, jak ktoś lubi niebieski kolor i taki lód właśnie, to śmiało kupujcie skinka, moi drodzy. No, ale teraz jest też właśnie skinek, zresztą przecież dużo skinów właśnie do Ghostface'a jest właśnie z tego. Z karnetu. Ogólnie tak, ja wam powiem taką sytuację. Jak ja gram Ghostface'em, prawie każda moja gra jest przegrana. Naprawdę. Ja nie wiem, czy ja aż tak bardzo nie umiem nim grać, bo Majersem nie idzie zawsze tragicznie, a Ghostface'em mi idzie po prostu... Nie wiem, czy zbyt się skupiam na stalkowaniu tych ocalałych. Dobra. Tutaj jakoś tak... Excuse me, what the fuck? Naprawdę? Dobra. Gena pieprzymy, ale nie wiem, jak oni mnie wykryli, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Dobra, to jest free hitik i tak. O, Iron Man, okej. Geny się tutaj coś... To to są komunikaty, halo. Okej. To jest jakiś... Can you stop? Can you stop doing this, you feel back? Dobra, bierzemy. Najszybszy rezonans jest dość daleko. Osadkę, na tej mapie to... Kolego! Dobra, pieprzyło cię. Co oni robią? Za chod! To ty odpieprzasz. Nie, nie, nie. Kolego! Nie wiem, co tu się odpierdziela, nie? Jakby naprawdę. Nie, no tam nie dowieziemy go na hak. Albo może... Jasne. Dlaczego? Dlatego, że się nie wiggluje. Nie wiem, dlaczego typek się nie wiggluje i nie wiem, co to miało być w ogóle, zacznijmy od tego. Ale spoko, jak mi dajesz możliwości tutaj korzystać. Czy typek po prostu troluje? On zrzucił wszystkie palety? Nie wiem, co tutaj się dzieje. Ale haczyk, kolego. Okej, rezonans bólu raczej zadziałał. Po prostu nie daje komunikatów, tak jak kiedyś. Co jest całkiem smutne, ponieważ miałem taką... Czułem się bardziej safe z tym, że właśnie... Nie? Naprawdę. Okej, typek po prostu chyba... A nie, to nie on się ściąga, dobra, nieważne, okej, to dobrze. Proszę, pomóżcie mu. To jest nagrywka na YouTube, dlaczego oni umierają tak szybko? Dam im aż fory. Holy fuck, od razu drugi stage się trafił, no. Okej, dziękuję, ściągnęliście go, niesamowite. Normalnie odejdę w niepamięć. Do widzenia. To, to się kameruje? Tak, dobrze. Ja muszę być bliżej mikrofonu też i głośniej mówić, naprawdę, bo ostatnio właśnie mówię. Już wspomniałem na odcinku z Leatherface'a. Jak oglądałem odcinek z Weskera, to Chase Music był tak głośny, że... O, to jest zajebista kampa tutaj, w sumie wam powiem. O, jeje, baby. O, baby, baby. Baby, baby. Share, share, lady. Proszę wypierdzielać, Jake, ja pieprzę.
Bania cię boli? Do widzenia. No to są za surwy, naprawdę. To jest jego dziewczyna chyba jakaś, wypierdzielaj, dam ci szansę, po prostu wyjść. Błagam cię. Nie wiem, na jakie surwy my trafiliśmy, naprawdę, ja nie wnikam. Po prostu nie wnikam, po prostu stąd idę. Do widzenia, nie ma mnie. Okej, okay, spoko. Słyszałem odgłos kręcenia gena chyba. Udaję, że cię nie słyszę, Steve, naprawdę, ciebie tam nie ma. Wcale nie słyszę jęków Steve'a, nie, 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 proszę odejść. Widzicie, jakim jestem dobrym killerem? Daję fory tutaj. Wcale to nie przez to, że nagrywam, nie, 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 wcale bym nikt zgwałcił po prostu tutaj tym killerem w sekundę. A on awczy sobie. No dobra, wystalkujmy go troszkę. Dobra, dajmy szansę, może się obudzi, tak? Może się obudzi, kolega. Wystalkować zawsze możemy. On w ogóle, gdzie jest Ash, co? Bo aż go nie widzę. O, you fucker. Fuck you, Boże, koleżanko. Naprawdę, po prostu. Stój, 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 stój. Weź piwnica. Sorry, kolega, ja chcę bardziej na rezonans tutaj bólu grać, więc... Forgive me, man, but you must hang right here. Dzięki. A na piękce chyba. O, ja pieprzę. Niepocieszające, powiem wam. Niepocieszające. Okej, idzie bardzo świetnie. Słuchaj, warum, moi drodzy. O, ktoś... Czy to jest ten Steve ciągle, czy to ktoś pieprzył gena? To było koło generatora raczej, więc... Okej, no Steve to... Nie, to ktoś gen, tak rzeczywiście. A, bo powiedziałem na hak, może dlatego. Udaje, że tego... Nie, no dobra, powiedzmy tego Steve'a, wiecie co, bo to... Naprawdę nie ma sensu troszkę. Siema, Steve'u. Steve'unio. Po prostu powiedzmy go na hak. Słyszę, Mac tam jest, ale niech go ściągnie spokojnie, niech sobie punkty porobi jakieś. No zablokowało się wszystko, no hashtag dreszczyk emocji. Gdzie jest Ashley Williams, co? Całkiem podejrzany. Aj, fuck. Nie da się tam. A myślałem, że da się. To by było super. Tutaj sobie ktoś skrzyneczkę otworzył. Pewnie kosę wydrobił. Okej, okay, typek umarł. Po prostu umarł. Okej. Okay. O, gen pierwszy. Jo, pierdziele, brawo. To jest po prostu tak mocny build, proszę państwa. A nie, bo przecież to był ten typek, co ten. A tamtego nie uratowali. Szkoda. To jest tak mocny build, że po prostu surwy się boją, tak? Naprawdę, polecam wam go przetestować. A nie, naprawdę ogólnie też mega zajebisty build, tak swoją drogą. Myślę, że całkiem się by zdawał. Myślę, że będę grał nie raz właśnie z tym właśnie buildem na Ghostface'ie, ponieważ ja myślę po prostu, że często przegrywałem Ghostface'a, ponieważ nie miałem dobrych perków. Naprawdę perki czasami robią robotę, no co jak co, na przykład taki właśnie popik, taka ruinka, zawsze coś tam regresuje, naprawdę, nie? Także myślę, że to była kwestia po prostu perków, które miałem... O, oh, hello, what we have here? You. Gościu, nie. O, ty kurde gnoju. Nie, proszę uciekać. Co ty robisz, Free 60 wokół mnie? Nie, 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 kolego. Dobrze, no ogólnie to oni się chyba już tak trochę poddali. Albo im się nie chce. Ciekawa giereczka, naprawdę. Ciekawa giereczka, ciekawa giereczka. Wejdźmy w tryb niebitki. Dobra. Dubidubidu. O, fuck. Aaa, to zniszczony jest, tak? Tak śmiesznie wygląda nawet. Nie powiem, całkiem zabawnie. Całkiem zabawnie, hi 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 hi, ha 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 ha. Dobrze. O Boże, przypomniało mi się, że też piątek jest wolny, ja pieprzę, bo święto, jak dobrze, może tylko 4 dni pracy. Tylko 4 dwójki, dwójki, moi drodzy. Ja sobie pogadam tutaj w sumie, bo to gierka taka luźna. Chodzę do roboty na 3 zmiany, dwójki, nocki i ranki. Ranki są najlepsze, bo mam cały dzień do korzystania. Nocki są też mega spoko, bo są bardziej płatne, plus... no jakoś tak po prostu fajnie, bo sobie wstanę o tej 15:00, mam trochę czasu dla siebie, naprawdę zajebiście ogólnie rzecz biorąc i w sumie git. Ale dwójki są tragiczne, naprawdę, bo wstaję opieprzonej
nie wiem, 11.30, mam chwilę dla siebie na zjedzenie, potem idę o 13 na busa i cały dzień w dupę, wracam o tej 22.40, jestem w domu. No i co, no i tylko przed kompem tak do drugiej około i znowu spanko i tyle. Także jak ktoś, nie wiem, możecie dać znać w komentarzu, jeżeli ktoś tutaj pracuje, też normalnie robocie jakieś, czy też tak nie cierpicie dwójek. No ogólnie typa chyba nikt nie chce się obnąć, nie wiem gdzie jest to Megunda. Ale surwy tak się obsrały, że po prostu, no oni wiedzieli, że taki OP build. Oni wiedzieli, że taki build, właśnie jak słychać jakieś krzyki, stary się wkurza oczywiście, bo robią pranie z matką, także no, wiecie jak to jest, mój ojciec nie jest jakiś mega... Loader. O ty kurewko, ty. Mój ojciec, on po prostu ma taki ton głosu, jak on to mówi. On nie krzyczy, on po prostu tak mówi. Louder. Witam. No, wiecie jak to jest. Jak możecie, macie takiego krzykacza w domu, to pochwalcie się. Ja mam od rana, od dziecka, kurwa, więc... Kwestia przyzwyczajenia, dobra. 360. To było, kurde, normalnie to było 660. No to była... Nie, proszę, fuck off. No, to była bardzo ciekawa giereczka, która trwała 11 minut. Hello, how are you? No, także tak to się prezentowało. Ogólnie taki mocny build, że widzicie, surwy się zesrały w gacie kompletnie. Bardzo go polecam. Czy słyszałem hacza? Tak, słyszę hacza, także... Trochę unlucky, że takie boby się trafiły, bo to było tragiczne. Ale chociaż mam nazwę na tytuł filmu, że córko obsrał się tak bardzo buildy, że po prostu wyszły z gry. No nie wyszły z gry, typ jak po prostu afczył, nie wiem dlaczego. Zreportujmy go za to, bo to było dość trochę, takie trochę niesportowe zachowanie. Takie średnie z jego strony. No ale co, tak się prezentuje build, myślę, że w zwykłych rozgrywkach też da radę. Będę z nim na pewno grał na Ghostface'ie i nawet sobie go zostawię. I fajne jest to, że naprawdę zrobili na killerach te sloty. Dobra, to sobie odbierzmy. Powal... Ale easy, ja pieprza. To dostępne jest? Tak, jest, dobra, będę musiał sobie wyekspić. To jest filmik w ogóle? Jest, kurde. O, ciekawe. No ale wracając, właśnie fajne jest to, że dali naprawdę sloty właśnie na tych killerach. Naprawdę jest to zarąbiste. No ale moi drodzy, jeżeli odcinek się wam spodobał, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkęsa w górę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego i pa pa.